Za nami już czwarta edycja konferencji, którą jesteśmy współorganizatorem. Jest to połączenie świata na pierwszy rzut oka zupełnie odrębnego, czyli straży pożarnej, gaszenia pożarów i świata energetyki związanego z odnawialnymi źródłami energii, fotowoltaiką, magazynami energii, ale to okazuje się, że coś, co ze sobą współgra i od siebie zależy, ponieważ to właściwie energetyka jest tutaj w potrzebie, jeśli chodzi o opracowanie właściwych procedur, co myślę, że na tej konferencji również zostało zrobione, dotyczące właśnie sposobu gaszenia tych nowych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej. Również na zajęciach ze studentami na technologiach energetyki odnawialnej wspominamy, że jest to jeden z elementów, które należy brać pod uwagę, projektując nowe instalacje, na przykład fotowoltaiczne czy energetykę wiatrową. Konferencja od 4 lat skupia się w zasadzie na tych samych zagadnieniach, to znaczy na fotowoltaice, na magazynach energii i technologii wodorowej. W związku z tym, że zarówno Straż Pożarna, jak i energetyka nabiera coraz to nowszych doświadczeń, dlatego że mamy bardzo gwałtowny przyrost instalacji fotowoltaicznych, ten wzrost jest dwukrotnie większy niż planowano, niż przewidywano kilka lat temu, zatem to rodzi pewne problemy. Nowym problemem, nowym wyzwaniem są magazyny energii. To jest taka, powiedzmy, instalacja, która wymaga szczególnego nadzoru. Jeśli pożarem objęte zostaną baterie, akumulatory, no fakt, to przebiega zupełnie inaczej. Trzeba tutaj przyjąć inne kryteria, inaczej postępować, a przede wszystkim środki ochrony indywidualnej dobieramy adekwatne do zagrożenia, ponieważ raz, że mamy spalanie, mamy źródło na miejscu, plus mamy jeszcze prąd elektryczny, który sam w sobie stanowi zagrożenie dla ratowników, dlatego trzeba przyjąć odpowiednie odległości podawania środków gaśniczych, odpowiednie schładzanie tego pojazdu, a żeby dla ratowników przede wszystkim było bezpiecznie i dla otoczenia, dla samochodów znajdujących się w pobliżu. Ponad 400 tysięcy mikroinstalacji pracuje w naszej sieci. To jest ponad 3,3 gigawata. Duża elektrownia na naszych dachach i w naszych ogródkach na terenie Tauron Dystrybucja. I rzeczywiście w ubiegłym roku jako pierwszy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce podjęliśmy taką akcję weryfikacji pracy czy współpracy mikroinstalacji z siecią Tauron Dystrybucja. Skontrolowaliśmy ponad 1000 mikroinstalacji w terenie. Wyniki są takie, że około 30% tych skontrolowanych mikroinstalacji rzeczywiście miały albo za dużą moc, albo też niewłaściwe nastawy inwerterów. Taką akcję będziemy też powtarzać w tym roku, tak aby nasi klienci mogli w efektywny sposób wykorzystywać źródła przyłączone do naszej sieci, mikroinstalacje przyłączone do instalacji klientów w efektywny sposób.